No, i tutaj mamy 100% już zrobione. Praktycznie nic nie mamy tutaj już do roboty. I teraz będziemy mogli sobie wchodzić do maszyny i zmieniać kostiumy, ale oczywiście w tym wypadku nie widzę tutaj najmniejszego sensu. Thanks, Donald. Now that the second teleporter's working, I can teleport you to Duckburg. I to jest bardzo bez sensu, no bo okej, Gyro tutaj mówi, że teleportuje nas do Dagberg. A gdzie jest Dagberg? Niedaleko domu Gyro. Jaka to jest w ogóle logika? Po co teleporter? Czemu nie możemy sobie tak po prostu wyjść? Nie rozumiem. Ale dobra, zobaczmy, czy będę mógł teraz gierkę zapisać. O! Mogę. Mogę gierkę zapisać. Ile mamy procent? 25%! Kurde! Patrzcie, jaki kozak, normalnie. Czyli podejrzewam, że zrobienie następnego 100% tutaj to będzie już 50%, czyli będziemy mieli połowę gry. Potem będzie 75% i 100%. Big brain. Big brain, moi drodzy. Dobra, czas na Dagberg. Drugi świat. Albo po prostu kacze miasto, jak chcemy sobie to nazwać. Na to czekałem. Czekałem na ten soundtrack. Najlepszy soundtrack, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda. Serio mówię. To, co było w wersji na Nintendo 64, to była paszkwila. To było dosłownie coś, co mi się osobiście bardzo nie podobało. Ale tutaj... to po prostu Buenos Dias, Buenos Aires. Bardzo dobry soundtrack. No. Z kolei Zyzio nam powiedział, że w zasadzie to samo co Hyzio, czyli po prostu będziemy musieli po raz kolejny zrobić następne 4 poziomy, zbierać zabawki i wtedy on odblokuje nam platformę, gdzie kryje się Gladstone, standardowo. First Avenue, czyli pierwsza ucieczka, jakoś tak? Coś takiego? Chyba tak, nie pamiętam. Tu najwyżej będzie tłumaczenie. Może będę robił tak, że będę dawał tłumaczenia jakby nazw każdego poziomu. Kurczę, powiem wam szczerze, że jak włączam sobie właśnie teraz Dagberg i robimy właśnie ten drugi świat, to jakoś mam tym bardziej poczucie takie nostalgii. W sensie, o co mi chodzi? Chodzi o to, że miło wspominam te poziomy jakby z Kaczora Donalda. Nie ma jakby żadnego poziomu, którego jakoś źle wspominam szczerze w Kaczorze Donaldzie. Tak autentycznie, jak mam w grach coś takiego, że mam swoje ulubione poziomy i te mniej lubiane poziomy, tak tutaj ciężko mi jest jakby doczepić się do czegokolwiek, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda. Być może to jest też spowodowane tym, że po prostu... nie wiem... że ta gierka jest dosyć krótka i nie ma tak jakoś za bardzo rozbudowanych poziomów. Co jest troszeczkę szkoda mimo co, bo jednak uważam, że ta gierka zasługuje na trochę... nie wiem, dłuższą... na trochę dłuższe... trwanie. Kurde, ale mi się język plączy, cholera jasna, jestem tak podniecony grając w tę gierkę, ale język mi się masakrycznie plącze. To jest straszne bardzo. Ja wolę takich rzeczy unikać, ale no z drugiej strony czasami nie mam na to wpływu. Aha, i też warto wspomnieć o tym, że kiedy niszczymy te skrzynki właśnie, gdzie gwiazdki nam wylatują, to te gwiazdki cały czas nie będą sobie leżały. One po czasie zaczynają znikać, więc... bierzcie to pod uwagę i pamiętajcie, że tutaj nie ma jakby czasu na decyzję, tylko musicie podjąć jedną męską decyzję. Albo zbieracie, albo nie zbieracie. Oczywiście przeciwnikami w tym świecie to będą tym razem miśki, które będą bawiły się młotem pneumatycznym, jak sami zresztą widzicie. No, warto na nich po prostu uważać, bo są oni niebezpieczni. I teraz idziemy tędy. Wow, ale secret. Kto o tym wiedział? Łapka w górę oczywiście. I to była ostatnia lokomotywa, więc przepraszam, pomyliłem się. Jednak nie samoloty, tylko lokomotywy tutaj zbieramy. Jak sami zresztą widzicie. No, i teraz jak zdobyć... No, tak to zdobyć można. Jak zdobyć tutaj platformę z bossem. W taki oto sposób możemy zdobyć. I dzięki czemu mamy tutaj już zrobione co trzeba i mamy exit. Ale byłaby lipa tak przed exitem zabić się, nie? Oh my god. Jeżeli chodzi o wspomnienia dotyczące Dagberg, to... Jeżeli chodzi o ten poziom, to wydaje mi się, że jako tako go w miarę przeszedłem. Nie pamiętam tego poziomu The Roofs, ale o ile pamięć mnie nie myli, to First Avenue udało mi się w miarę przejść, jak byłem mały. The Roofs niestety nie pamiętam, ale mam pewne historie co do poziomów 2D, ale to sobie zostawimy na poziomy 2D. Teraz robimy sobie następny poziom i ciekawostka numer któraś z rzędu. Jak sobie poczekamy na title screenie bez żadnego ruchu, to jak wiecie w grach mamy coś takiego jak demka, czyli po prostu jest krótki spoiler tego, co będziemy jakby zwiedzać w gierce, nie? I to jest poziom, który został pokazany w demku. W sensie jak poczekamy sobie trochę na title screenie. Dosłownie z tą samą muzyką, która teraz leci. Bardzo zresztą fajny soundtrack. Tutaj nowym przeciwnikiem będą bociany, które siedzą w swoich gniazdach. Nie gwiazdach, tylko gniazdach. O, i mamy tutaj podgląd na na salon fryzjerski. Ponieważ tak, te biało-czerwone linie, które sobie tam pędzą, to w Anglii albo w Wielkiej Brytanii, nie pamiętam gdzie, jeden pies, w każdym razie za granicą, są używane najczęściej jako takie, wiecie, zakomunikowanie, że tutaj mamy tego, fryzjera. W Polsce chyba z tego co wiem są miasta, gdzie mają właśnie coś takiego zaimplementowane. Taka ciekawostka, bo nawet u mnie w Gdyni zerknąłem i widziałem tam parę właśnie takich... salonów fryzjerskich, którzy właśnie mieli coś takiego, które miały w zasadzie coś takiego. Kto wie, może w końcu Polonia zmieni się w Angolię. nie ma co. A i w tle będziemy też słyszeli od czasu do czasu miauczenie kota. No tak, dachy kojarzą się też i z kotami, ponieważ w ogóle to jest też takie zabawne, bo to w jakimś mniejszym lub większym stopniu nawiązuje do kreskówek, gdzie na przykład w różnych odcinkach różnych bajek, już nawet nie jestem w stanie wam dokładnie wymienić których, były często takie motywy, że na przykład jeżeli jakaś postać lub ktokolwiek chodził sobie tam po dachach, to najczęściej można było zerkać lub zobaczyć po prostu na koty, które tam jakby utykały. Albo ewentualnie nie utykały na dachach, a utknęły na przykład sobie na drzewku. I trzeba było takim, wiecie, najczęstszym motywem było po prostu dzwonienie po strażaka sama albo po prostu po straż pożarną, żeby po prostu zdjąć takiego kotka. Nie wiem czemu mnie takie dziwne konkluzje tutaj towarzyszą, ale tak jakoś już mam. Jak ja się rozgadam, to ja potrafię gadać i jeszcze raz gadać, więc to może jest moja taka, nie wiem, bardzo pozytywna cecha. Ja w sumie lubię być taki gadatliwy, ale wiem, że niektórych to denerwuje, więc będę starał się bardziej skupiać niż tylko gadać i jeszcze raz gadać. Aczkolwiek, jak ja już odpalę jakiś temat, to gęba mi się nie zamyka, jak sami zresztą widzicie. Potrafię cały poziom przegadać. O, no wilku mowa. Już mamy exit. Pięknie, pięknie. 50 minut na nagraniu. To teraz poziomy 2D nam zostały. I walka z bossem, który tutaj będzie na nas czekał. No to jest w ogóle dziwne. Nie wiem dlaczego tak platforma się w dziwny sposób baguje, bo... Ta cząsteczka powinna tutaj być. W sensie ona tutaj niby się, wiecie... zamontowała, ale ona w jakąś stronę tutaj poleciała. Znaczy z jakiegoś powodu w tamtą stronę poleciała. Dobra, Urban High Rises. Teraz trochę dłużej posłuchamy tego soundtracku, który przed chwilą leciał, dlatego, że to jest soundtrack, który jest motywem poziomów 2D. Jak sami zresztą słyszycie teraz. I w tle w ogóle jakieś dziwne syreny są, nie wiem w ogóle... A dobra, Co ja tutaj się w ogóle doszukuję? Przecież jesteśmy w Dagberg, jesteśmy w mieście, a tutaj... No, zadajmy sobie proste pytanie. Co po miastach najczęściej jeździ? Hulajnogi? Rowery? No, może być, ale najczęściej wiadomo, że kojarzy to się z autobusami lub jakimkolwiek środkiem transportu pokroju, nie wiem, tiry, tramwaje. Tak, specjalnie się wyciszyłem, dlatego żebyście mogli posłuchać sobie tego soundtracku. Mówię, w wersji na Nintendo 64 ten soundtrack został tak zbezczeszczony moim zdaniem. Tak, wiem, że zbezczeszczony też mówi polski gamer, ale w tym wypadku po prostu nie mogłem, nie potrafiłem znaleźć innego słowa. Po prostu no, brzydko brzmiał, według mnie. A tutaj to naprawdę, kurde, klasa, klasa i jeszcze raz klasa. No ale to mówię, to też pewnie dlatego, że długo słuchałem sobie soundtracku z wersji PC-owej i tak się zakochałem w tym soundtracku. Wiecie, jak byłem dzieckiem, to na takie rzeczy nie zwracałem uwagi, no ale będąc starszym, to ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Ja jestem strasznie dziwnym człowiekiem. <laughs> 32 życia, bardzo ładny wynik. O, i ten fragment muzyczki mi się najbardziej podoba. Kojarzy mi się z takimi latami, z takim rokiem 1939, tam wiecie, czasy, gdzie górowała mafia i tak dalej, nie? Gdzie po prostu strach było w ogóle wyjść gdziekolwiek. Dobrze idę? W dobrą stronę? Tak, w dobrą stronę idę. Tutaj była lokomotywa. Dobrze. No oczywiście jest pewien świat, który nawiązuje w pewnej gierce wideo, zwanej jako Królik Bugs Zaginiony w czasie. Aczkolwiek, no mówię, no... Ta nutka bardzo mi się kojarzy właśnie z takimi czasami, gdzie górowała mafia, że wiecie, strach było wyjść z domu, że kompletnie, no, miałeś pewne obawy, że ktoś, nie wiem, czy ciupnie albo okradnie. Znaczy w dzisiejszych czasach to też jest możliwe, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach to była jakby... To częściej się działo niż dzisiaj. A właśnie, miałem opowiedzieć wspomnienia odnośnie poziomów 2D, więc jeżeli chodzi o poziom Urban High Rises, to... Oczywiście standardowo, myślę, że się domyśliliście po tym, gdzie była położona platforma z bossem. Zawsze zapominałem o nim. I zawsze kończyło się to tym, że po prostu musiałem za każdym razem... Chyba raz miałem coś takiego, że tutaj spędziłem w tym poziomie godzinę czasu i nie mogłem w ogóle tej platformy znaleźć. I miałem takie, fuck gra, czemu mnie trolujesz? No się okazało potem, że jednak... Była ona u góry, a ja byłem słabo spostrzegawczy, jeżeli chodzi o tę gierkę. I tutaj w ogóle mi się bardzo tło tego poziomu podoba. Jest, wiecie, takie późne popołudnie, dzieciaki zaraz, kurde, spać idą, godzina policyjna, a tutaj taki Kaczor Donald, kurde, kręci się i smęci, jak takie, kurde, stare radio. Zanim ktokolwiek wyskoczy mi, że zablokowałem sobie ścieżkę, no to, no jak widzicie, nie zablokowałem sobie ścieżki, więc możecie tutaj na dwa sposoby się dostać. Albo właśnie na taki sposób, jaki widzieliście przed chwilą, albo na sposób, gdzie po prostu uderzacie o tą skrzynkę i lecicie do góry. Nic więcej. Ogólnie zastanawiam się, w jakie dni dawać Kaczora Donalda. Bo mam oczywiście ten swój system, gdzie w piątki i niedzielę będę streamował, chociaż wyjątkowo w tym tygodniu raczej nie wypadnę ze streamem, bo mam zmienioną godzinę pracy. Dokładnie miałem mieć na rano i miałem być do 13 i potem sobie mógłbym streamować, ale okazało się, że jednak moje plany zostały troszeczkę przekreślone i mam na popołudniówkę, czyli wracam plus minus o 20 albo będę w domu o północy, albo po 23, a wtedy raczej no nie będzie mi się chciało już odpalać, bo będę za bardzo zmęczony robotą. Plus dodatkowo jeszcze dzisiaj mam nockę, więc... Znaczy powiedzmy pseudonockę, no bo... Nocka to jest pojęcie takie, że kończy się zwykle rano, a nie w nocy, więc... Pseudonocka do tego. No i ostatnia lokomotywka zebrana. Dzięki czemu pan Zyzio będzie z nas zadowolony i będziemy mogli... kurde... ruszyć w czasówki Gladstone'a. O, i drugie wspomnienie, jeżeli chodzi o poziomy 2D w Dagberg, to jest po prostu to, co widzicie teraz. Czyli innymi słowy, też zapominałem tej platformy z bossem. Z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiem nawet z jakiego. Chciałbym utrzymać te 35 żyć, czy będzie mi to dane? Widzę, że na dysku C już mam pełne miejsce, więc będę musiał za niedługo kończyć. Ale jeszcze mi się tutaj będzie nagrywało audio mikrofonowe, więc zarąbiście w ciul. Bardzo dobrze. Okej, wszystkie platformy, wszystkie 4 fragmenty platformy bossa zostały zebrane, więc teraz Zyzio, spierdalaj stąd. Ty gadasz to samo co Hyzio, więc mało oryginalny jesteś. Main Street. Albo Main Street. Albo Mainstream. Takie, wiecie, trochę przekręcanie nazwy. Dobra, kto tym razem nas będzie ścigał? Ta, wściekła ciężarówka nas będzie godzić. Ogólnie w wersji na PS2, to tutaj oczywiście teraz się przypieprzymy do wersji na PS2, było też mało oryginalne, były bardzo mało oryginalne te poziomy ucieczkowe, dlatego że one w głównej mierze skupiały się na tym, że po prostu cię łapa Merloka goniła. A tutaj to chociaż jest, wiecie, jakaś, jako taka różnorodność, że jednak nie tylko łapa... Nie tylko to zapchlone łapsko Merloka nas goni, a goni nas po prostu cokolwiek innego. Nie wiem czemu na początku wydawało mi się, że na Merloka pójdzie Merlin. Ale mam nadzieję, że tak nie powiedziałem, bo troszeczkę przypał będzie. I też co możecie zobaczyć, na przykład po tym, kiedy zbieramy milkshake'a tutaj, jest to, że kiedy mamy poziomy ucieczkowe, to nie ma tutaj czasu na, wiecie, cutscenkę, gdzie po prostu wiecie, tak Donald się zatrzymuje i ma takie, wiecie, lekko się unosi w powietrzu. Tutaj po prostu lecimy na pełnej. Tutaj nie ma czasu na jakieś cutscenki z dupy. O nie! Spadłem, najgorzej. Ale przy okazji zabrałem sobie 2 żyćka, więc teraz będę mógł sobie nadrobić. Zaraz będziemy mieli 40 żyć w ogóle. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to nawet będziemy mieli ponad 40 żyć, bo będziemy jeszcze czasówki robić, a jak wiemy, na czasówkach normalnie możemy zebrać sobie gwiazdki i normalnie są na nowo życie postawione, więc... No, w tym let's playu wydaje mi się, że trochę żyć sobie zbierzemy. To chyba będzie jeden z tych lepszych let's play pod tym względem, bo przecież będę miał tyle żyć, kurde, w zapasie, że głowa mała to jest. Gdybym nie zginął, no to miałbym 40 już życie. No ale nie można mieć wszystkiego. Trzeba się niestety godzić z porażką czasami, od czasu do czasu. Oczywiście z dużym podkreśleniem od czasu do czasu. Hey Donald, you finally caught up to me. What do you say you and me have a little competition? If you can beat all my time records in this area, then I'll give you something worth running for. Okay, Donald? By the way, good luck! You're gonna need it to break my records. No okej, dobra tam. Pal gumiszcza, jak to tam mawiałem, Gladstone. Więc okej. Zdobyliśmy znowu zegarek, więc teraz chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Chyba wszyscy wiemy, co to oznacza. I teraz już nie ma Zyzia, tylko ten, kurde, kaczor zasrany. Co mi ciekawego powiesz? Good. Then I can keep the reward I was gonna give to you for myself. Aha, czyli mówisz to samo, co mówiłeś w pierwszym świecie. Okej. First Avenue. Zanim zaczniemy bossa, lecimy systemem, żeby zrobić już te czasówki i mieć to po prostu z głowy. lecimy z koksem. Nie ma czasu do stracenia. Fajne w ogóle jest to, że jak zaczynamy czasówki, to od razu wiecie, Kaczor dostaje takiego speeda na sam start. I to jest mega fajne. Teraz musimy szybko milkshake'a znaleźć, żeby po prostu polepszyć nasz stan zdrowia, ponieważ mamy chwilowo krytyczny stan i jesteśmy na hita. Nie żebym się chciał tutaj czepiać, tylko zwracam na takie rzeczy uwagę, nie? W ogóle co do tych czasówek, to jak pierwszy raz grałem w tę gierkę, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Zawsze się zastanawiałem, na co jest to trzecie pole. Poza, wiecie, platformą z bossem oraz zabawkami. A tu się okazuje, że jednak widzicie czasówki Gladstone'a. I później, kiedy grałem z kolegą sobie na nowo w Kaczora Donalda, który również był obeznany w temacie Kaczora Donalda, to mówił, że ej, ale stary, tutaj są jeszcze czasówki. A takie, no co ty dajesz, naprawdę? A nawet nie wiecie, jaki wtedy szczęśliwy byłem, że dodatkowa zawartość była, w sensie... Dla mnie, wiecie, ogólnie w grze to nie była dodatkowa zawartość, tylko coś, co mogłeś przy okazji zrobić sobie, jeżeli chciałeś robić 100%. Dla mnie natomiast to była dodatkowa zawartość, coś jak DLC. Ale kurde, non-stop gadam. Taki rozgadany jestem strasznie. Tutaj chyba zaraz będzie już exit. Da, rozpoznaję. 41, ja pierdzielę. Kurcze pieczone, dawno nie widziałem takiego wyniku, jeżeli chodzi o Kaczora Donalda. Nawet nie pamiętam, ile miałem maksymalnie w wersji na PS1. Ale raczej niedużo. Dobra, Kaczor, rozumiem. Wiem jak tańczysz. Nie musisz mi tutaj dupą machać. Naprawdę, daruj sobie. Ojej. Dobrze, First Avenue mamy zaliczone, więc teraz The Roofs. W ogóle ostatni let's play z Kaczora Donalda, czyli z wersji na PS2, był w ogóle nie robiony na 100%, tak więc... No cóż. Więc teraz mogę sobie odpokutować i zrobić lepszy let's play, od razu robiąc 100%. Mówię, wersji na Game Boya raczej nie będę ogrywał, bo te gierki w ogóle mnie nie interesują. Ani wersja na Game Boya Advance, ani wersja na Game Boya Color, ale jeżeli zmieniłbym zdanie, to ewentualnie mogę się z wami umówić na streama z tych gierek kiedyś tam w przyszłości. Jak jeszcze będę cokolwiek tworzył na tej platformie i na tym kanale. To zabrzmiało, jakbym miał zaraz, nie wiem, uciekać z YouTube'a. Nie, spokojnie. Niedługo mi 7. rok będzie leciał na tej platformie. Ja nadal gram w gry retro, widzicie? Co prawda mieszam to z nowymi grami, bo od czasu do czasu zdarzy się nowa gra, którą będę chciał ograć na kanale. Ale tak, no to jednak to retro się ze mną trzyma przez te 7 lat, więc... Dla osób, które, nie wiem, szukają sobie kanału, który coś tam z retro robi, no to możecie natrafić na mnie, nie? Aczkolwiek no ja nie nazwałbym się takim 100% kanałem poświęconym retro, no bo ja nie nagrywam gier z konsol pokroju, nie wiem, Amiga czy inne Famicomy. Ja bardziej skupiam się na takim retro pokroju PS1, PS2, Dreamcast. Więc tak szczerze to jestem w połowicznym kanale retro. Bardziej bym powiedział, że jestem takim po prostu gamingowym kanałem. Bez żadnej tutaj, wiecie, bez żadnego tutaj spekulowania, czy to retro, czy nie retro, po prostu kanał gamingowy i tyle. Dobra, mamy checkpoint, tu już zaraz końcówka będzie, tam u góry życie będzie, bo pamiętam, że jest. Haha, zbierzemy je, oczywiście, że tak. No kurde, ja mam nie zbierać życia, no proszę was. Ja nie byłbym sobą, kurczę pieczone. Chcę mieć jak najwięcej żyć, tak? Zawsze się przyda na ostatniego bossa, który może być skończonym frajerem. W ogóle coś, o czym też nie wspomniałem, ponieważ tak jak już zwracałem uwagę na pierwszą cutscenkę z gry, to muszę przyznać jedną rzecz. Nie powiedziałem tego na początku, trochę żałuję, ale chciałem się za bardzo skupić na innych aspektach. O, i trzecia śmierć w tej sesji. 3 razy zginąłem w tej gierce na razie. No ciekawie, nie powiem, że nie. Ale dobra, tej gierki, że tam wiecie, Daisy została porwana przez niejakiego Merloka, to w głównej mierze to jest ta sama cutscenka, leci i w wersji na Gamecube'a, i w wersji na PS2, i w wersji na PS1, i w wersji na Nintendo 64, Dreamcasta i PC-ta. Jedyna właśnie różnica to jest wersja na Nintendo 64, która zamiast cutscenki takiej, jaką widzieliście, czyli w formie filmiku, jest to cutscenka, która jest zrobiona na silniku gry, czyli jakby sama cutscenka dzieje się w... wiecie, wygląda jakby to była cutscenka tak jak teraz widzimy gameplay z gry. Wiecie, o co chodzi. Po prostu jest ona na silniku gry, zamiast taka FMV, jeżeli to mogę dobrze ująć. No i dobra, rozpoczynamy czasówkę Gladstone'a, tym razem w poziomach 2D, gdzie... no już chyba nie muszę się powtarzać, że gra mój ulubiony soundtrack, oczywiście, że tak. Więc teraz uwaga na panów z drabiną, ponieważ oni są bardzo niebezpieczni, i ewentualnie tych z młotem pneumatycznym. Nie wiem w ogóle, co oni sobie wyobrażają używać młotu pneumatycznego na dachu, przecież to nie ma sensu w ogóle. To nie ma sensu, to jest... A, tutaj przy okazji leniuch, kurde śmierdzący. Do roboty, gnoju! A nie, ty tutaj se leżysz. Co to ma znaczyć? Muszę, kurde, uważać, żeby mnie prąd nie popieścił, bo... tutaj akurat lokalizacja milkshake'ów jest, no, dosyć słabiutka, bo one nie są jakoś tak częste. No ale wiecie, no, co świat musi być jakieś utrudnienie, no, w tym wypadku to... A, siema milkshake, właśnie o tobie była mowa przed chwilą. Co świat musi być jakieś minimalne utrudnienie. Przynajmniej minimalne takie. I znowu fryzjer, kurde. W tym Dagberg to roi się od fryzjerów. Nie żebym się czepiał, ale tak jak u nas ciężko jest czasami ich znaleźć, albo są pochowani, nie wiem, w jakichś takich ciemnych zakamarkach danej dzielnicy, to tutaj, kurde, gdzie nie spojrzysz, to fryzjer jest. The fuck? Takie, kurde, zastanawiające mega jest. Ale dobra, okej, czepiam się, bo to gra wideo przecież jest. To nie jest realne życie, Michał, więc... nie wiem, zejdź na ziemię, jak to by ktoś tutaj mógł zaraz mi zasugerować w sekcji komentarzy. Of course. Dobrze, zejdę na ziemię. No i koniec. Ominąłem cutscenkę z tańczącym Donaldem, bo czemu by nie? To już został nam ostatni poziom i boss tego oto świata. Albo tej sekwencji. Albo tego, nie wiem, czegokolwiek. Urban High Rises. Ostatni poziom. Oczywiście Gladstone, Time Attack, bla 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 bla. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Ale powiem wam szczerze, że wyleciało mi z głowy. Tak więc myślę, że dobrym pomysłem tutaj będzie pogadanie sobie na takie tematy niezwiązane z gierką. Więc jak tam u was? Jak tam u was zima? Bo powiem wam szczerze, że u mnie bardzo bolesna zima. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj spadło tyle śniegu, że kiedy wracałem sobie do domu i właśnie wracałem sobie z myślą, żeby od razu nagrać jakby Kaczora Donalda, to co się okazało? Pan Michał po prostu się wyjebał na śniegu. Wyjebał się na śniegu i... co zrobiłem? No, zjechałem po schodach i mam teraz ranę na... przy łokciu dokładnie. Więc... jestem lekko mówiąc obolały i przy okazji dupa mnie boli. Bo to było twarde lądowanie, powiem szczerze. Masakra po prostu, masakra. Serio, nie sądziłem, że coś takiego kiedykolwiek będzie miało miejsce. Dobra, bo teraz robię z siebie takiego jakby, wiecie, nietykalnego, że co to nie ja, przecież ja się nigdy bym nie wyjebał. Nie, nic z tych rzeczy. Ale troszeczkę lekko, no, zdziwko mnie chwyciło. A i dałem dupy po całości. No i oczywiście czas leci od tego momentu, kiedy zginęliśmy, czyli przykładowo jeżeli zginęliśmy, nie wiem, przy wyniku 36 sekund, to czas się nie zeruje, jak zmartwychwstaniemy, tylko dalej leci, nie? Dopóki nie znajdziemy jakiejś skrzynki, która, nie wiem, zatrzyma ten czas. No ale ja nie mam o co się martwić, bo tu już mamy koniec. Proszę bardzo, 18 sekund do końca, a ja mogę co jedynie cmoknąć cię w dupę, Gladstone. Wow, Donald! You really surprised me! Some of my skill must be rubbing off on you. Ale elegancik z niego. Normalnie Scrooge McQuack. Dobrze, w taki oto sposób będziemy się żegnali z Dagberg. I czas skopać dupę bossowi, który na nas tutaj czeka. Podkreślam, bossowi. Nie ma tutaj dwóch bossów albo trzech bossów. Aha, i przy każdym nowym kostiumie, jak widzicie, Kaczor ma nowe animacje. Tak więc warto oczywiście zwrócić na takie rzeczy uwagi. Niby pierdoły, ale jednak jest to jakaś nowość. Tutaj Donald chciał, że tak powiem, zaprezentować sztuczkę pod nazwą Bob Znikando nie ma po nim ślando, ale no niestety coś nie pykło. No a jeszcze motywem przewodnim Dagberg są oczywiście dźwigi lub żurawie, które tutaj nam również towarzyszą. Bo jednak wiecie, plac budowy i tak dalej. Prepare to get mastered at duck soup. Ale pamiętam w wersji na Nintendo 64, jaka ta walka była zlagowana, to szkoda słów nawet. Szkoda szczępić ryja. Ale tak, bossem Dagberg jest Brat B, który zagroził nam, że zrobi z nas zupę z kaczki. Tak więc, jak widzicie, no konfrontacja nie jest jakby trudna, jeżeli chodzi o Brata B, ponieważ jedyne co musimy robić to oczywiście w momencie, kiedy on wyskoczy z tego żurawia, no to będziemy musieli, wiadomo, go w dupę kopnąć. I wtedy rzucić zielonym dynamitem. I tak z 3 razy i będzie po bosie. No i przy okazji z każdym nowym atakiem on będzie po prostu niszczył fragmenty tej oto budowy. Ale bardzo szanuję tutaj muzykę bossa. Bardzo szanuję, dlatego że jest to, mówię, mój ulubiony soundtrack, nie? W ogóle w wersji na Nintendo 64 to trochę upośledzony był ten... Zginąłem na bosie. Zginąłem na bosie i to jeszcze łatwym bosie. What the fuck? Co tutaj się właśnie stało? Dobra, nevermind. W każdym razie... co chciałem powiedzieć? Bo już zacząłem i kurde zapomniałem. Kurde, nie pamiętam, coś chciałem powiedzieć. Może ktoś mi w sekcji komentarzy przypomni. Ale wracając, muzyczka tutaj jest jak najbardziej na plus. Bardzo lubię soundtrack. Nie to co w wersji na Nintendo 64, gdzie praktycznie soundtrack był, jak to ja lubię oczywiście mówić, bezpłciowy. Ale jak widzicie, boss nie jest trudny. Sami widzicie, na czym on polega. Po prostu kiedy sobie wyjdzie z tego żurawia, to musimy go kopnąć w dupę. On wtedy spada i rzuca tymi dynamitami. I my musimy oczywiście w zielony dynamit zawsze uderzać. Bo jak uderzymy w czerwony, to od razu obrywamy, ponieważ to nie są dynamity, które pozwolą nam, nie wiem, w jakim stopniu... Śmieszne w ogóle to, że on ma na swojej koszulce ten... Albo na swojej bluzie cyfry 7167. Nie wiem nawet w ogóle co one oznaczają, pewnie to jest jakiś randomowy ten numer. Dobra, i w dupę. I wdupala cię. Beaten by Donald Duck? Zostałeś pokonany przez Kaczora Donalda, więc tam kurde pal gumę, leszczu. Tyle ci mogę powiedzieć. Bardzo dobrze, że został kurde zmieciony z planszy. Więc tam kurde idźcie płakać w kąt, że cię taki Kaczor Donald pokonał. Dobra, tutaj możemy zapisać sobie. No, 50%, tak jak mówiłem. Czyli następne 100% w trzecim świecie to będzie 75%, a ostatnie to będzie 100%. Więc połowę gry już mamy zaliczoną w godzinę i 18 minut. Tak, specjalnie tutaj przedłużyłem, żeby po prostu, żebyście mogli po prostu posłuchać sobie tej oto muzyczki. No dobra, więc następny świat, jaki będzie na nas czekał, to będzie świat Magica De Spell, albo po prostu dom Magica De Spell. Przyznam szczerze, wchodząc tutaj, to ciarki mam na plecach. Ale to jest dobry znak, bo to pokazuje, że jednak, no mówię, soundtrack w wersji Dreamcastowo-PC-owej jest jak najbardziej ok. Ale my się na razie światem Magica De Spell nie interesujemy, dlatego że tutaj będziemy kończyli sesję nagraniową. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienie o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie. I tyle w temacie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jestem informatywny. Do następnego razu. Pa pa!